Witam, Arkadiusz Marcjanek, techmaniak.pl. Acer Iconia Tab B1 710 to następca słynnego budżetowego tabletu tego producenta. Jednak w odróżnieniu od poprzednika otrzymał elegancką i bardzo prostą formę. Stosunkowo gruba, 12 mm konstrukcja jest utrzymana w biało-czarnej kolorystyce dopełnionej szarymi i chromowanymi wykończeniami. W budowie wykorzystano głównie tworzywo sztuczne, a jakość wykonania stoi na średnim poziomie. Tylny panel ugina się pod naciskiem, a pod taflą ochronną zauważymy efekt jacuzzi. Przyciski są obluzowane, charakteryzują się niskim skokiem i zostały opatrzone niewielkimi plastikowymi ćwiekami, pozwalającymi namierzyć je na ślepo. Urządzenie zostało uzbrojone w 7-calowy ekran oparty na matrycy TN. Oferuje wąski zakres użytecznych kątów widzenia. Jest jednak odpowiednio gładki, by nie stawiać zbędnego oporu pod palcem. W kwestii wyposażenia możemy liczyć na 8 lub 16 GB wbudowanej pamięci, którą możemy rozszerzyć za pomocą kart microSD. Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w moduł Bluetooth oraz GPS ze wsparciem systemu EPO. W modelu B1 711 będziemy mogli liczyć na modem 3G. Do testów dostaliśmy wersję przedprodukcyjną, nieuzbrojoną jeszcze w nowy procesor i układ GPU. W starszej konfiguracji urządzenie nadaje się do większości zadań codziennych, w tym czytania PDF-ów i słuchania muzyki. W zaawansowanych graficznie grach płynność animacji stoi na średnim poziomie, natomiast w kwestii odtwarzania filmów musimy się liczyć z lagami przy plikach o wysokiej przepustowości.